Halo, halo, witam serdecznie już w piątym odcinku z serii Zelda Tears of the Kingdom. No i w dzisiejszym materiale zapewne udamy się na zimową krainę. No i być może uda mi się dotrzeć do tej oto lokacji, co jest naszym głównym celem. I to jest właśnie trzecia kapliczka. Ale zanim tam dotrzemy, jeszcze nas czeka wiele interesujących miejscówek. Przykładowo mamy jakąś tajemniczą kulę z... Co się tam znajduje w środku? Jakieś kolejne konstrukty, że dałoby radę cokolwiek przechowywać, przenosić? Zaraz zobaczymy. Czyli zapewne będzie może jakieś urządzenia tworzyć. Dobra, a co chodzi? Co to za urządzenie? Tworzy kapsułę. Zona kapsuł to już było, ale możemy zobaczyć. Czy gdzieś musimy położyć właśnie materiały i w zamian otrzymamy kapsułę? Zaraz zobaczymy. A w takim razie chwila, moment, pod górnym. Co mogę jeszcze wsadzić? Zonite powiedzmy. I drop. Kurde, zapominam przycisków, zaraz. Pod X-em, jeżeli wrzucimy. Nie mogę wyjąć, niestety. A co mogę wyjąć? Kapsuły, fan, to już mamy. To chyba bez sensu. Dobra, chyba już rozumiem, czyli jeżeli mamy jakikolwiek materiał, zawsze istnieje możliwość, żeby go wyrzucić w dowolnym miejscu. Ale jeżeli podejdziemy do tej oto lokacji... Nie mogę tego wyjąć, niestety, i mam tak z większością przedmiotów. Więc wydaje mi się, że muszę jakieś konkretne materiały wrzucać i dopiero wtedy w zamian dostałbym fajne bonusy. W postaci kapsuł. Na stan obecny nie mogę niestety wykonać. To muszą być jakieś inne chyba materiały, z tego co rozumiem. Więc nie będzie taka prosta sprawa. Tędy? To chyba kolejna misja poboczna z przetransportowaniem kolesia. A, to proste zadanie. Ma taki plecak ogromny na sobie. Nawet nie może wstać. Dobra, zaraz mu z pewnością pomożemy, chociaż czy teraz warto było robić to wszystko, czy może później? No patrzcie na to. Tam jeszcze wyżej dałoby radę się dostać, a przejście do góry chyba zagwarantuje właśnie nową krainę. Może warto było na samym początku zobaczyć w takim razie dungeon. Wydaje mi się, że nie przejdziemy do tej miejscówki później, więc nie wiem. W sumie kilka mamy możliwości. Zobaczmy jaskinie na samym wstępie. Bardziej otwarty świat, tyle możliwości. Discovery. Pit Cave. No tak, jest zimno. Czy musimy się jakoś ubrać?
A nie, to są jakieś jedzenia, które nas ogrzewają. No tak, i lepsze ubrania. I bycie blisko ciepła. Ognia. Dobra, dał mi w sumie oczywiste rady, ale potrzebujemy jakiegoś lepszego ubrania bez wątpienia, bo w zimowej krainie jest zbyt zimno, nie ma opcji, żebym się teraz tam dostał. Wcześniej próbowałem, ale nie da rady. Dobra, trochę bardziej rozszerzone dungeony, sporo możliwości, zaraz zobaczymy. Właśnie w szczególności ubranie by nam się przydało na nową krainę. To by trochę załatwiło sprawę. Tędy z kolei. Żaba. Może bo za pomocą... A, nie mogę niestety strzelać. Kurde, co jest? Co to w ogóle powoduje? Bąble, rzuca, strzela. Szkoda, że nie mam już strzałów do... Znaczy nie mam w ogóle łuku. Co jest jednak drobnym błędem. Kurde! A, nic tam się nie stało, okej. Dobra, mordujemy go. Kurde, ale jest szybki. Zapędzimy go w koźruk i to wystarczy. No i kolejny skarb, to jest chyba jakaś waluta z tego co rozumiem. Dobra, co ja próbuję? To jest tyle możliwości już z sterowaniem, może się czasami trochę pogubić. Rockhammer, to powinno rozwalić przejście. Hey, come on, muszę być bliżej czy jak? Dobra, zaraz odblokujemy, ale na samym początku zbierzmy wartościowe minerały. Proszę bardzo. No dobra, czyli wróciłem się na sam początek. Czyli w sumie pojedynczy dungeon został załatwiony. No właśnie, bardziej poboczna sprawa. Tak jak mi się w sumie wydawało. Teraz z kolei przejść jeszcze w góry, ale wydaje mi się, że to już jest zimowa kraina, czy jak? Rzeczywiście, czyli nie możemy przebywać. Na samym początku muszę lepsze mieć ubranie. A jak się prezentuje? Jaka to jest temperatura? Trochę jeszcze muszę mieć... lepsze ubrania, przynajmniej. I dopiero wtedy przejdziemy. Więc trochę ciężka sprawa. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie jednak pojechanie za pomocą wózka. Jeszcze pomożemy naszemu sojusznikowi, znaczy temu małemu stworku. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. A w takim razie, dobra, bierzemy. I pora wyruszyć na kolejne miejsce. Kolejne wysepki, im wyżej, tym lepiej. A gdyby go przykleić tak poza, najlepiej. To będziesz miał jazdę dopiero, koleś. Ja ci mówię. A w sumie nie wiem, czy go nie przygniotę przypadkiem. O, rany! Jestem złą osobą, najgorzej. Za szczęście koleś jest, nie wiem, jak z kamienia. Nic mu się nie stało, całe szczęście.
To nie było specjalnie, nie pomyślałem. Hey, come on! Muszę go... usunąć, come on. Dobra, teraz... I mamy... znajomego, proszę bardzo. Jeszcze z góry spadnie. I cała misja załatwiona? Tok? Korok, po raz kolejny. Jakieś nasiona. Na razie nie wiem, co one są warte. Zobaczymy w przyszłości. No i w sumie ciekawe misje poboczne. No to już było. Kolejne minerały. Może się przydadzą. Kurde, na co mi ta broń? Coś mocniejszego. Toporek. Toporek to jest chyba jedna broń, która się nie rozwala. Jeżeli chodzi o mój ekwipunek. A to jest chyba przedmiot fabularny. Inaczej nie można było zbierać drewna. Dobra, w takim razie zobaczmy. Kurde. Trochę mało przyjemna sprawa. Czy jeżeli pojedziemy na górę, to chyba będzie po pierwsze zimowa kraina. A po drugie jest kłopot z szynami. Jak to rozwiązać? Znaczy, mógłbym przejść pieszo? Chyba? Ale to z pewnością nie jest podejście, które jest promowane przez twórców. Trzeba jakoś inaczej pomyśleć. Dobra, wydaje mi się, że udało mi się stworzyć rozwiązanie. Zaraz zobaczymy. Czyli proszę bardzo, mamy wózek, mamy napęd. Tylko jeszcze trzeba zobaczyć, czy wystarczy siłę. Come on. I chyba rzeczywiście. Okej, to interesujące rozwiązanie. No, podoba mi się bardzo produkcja. Kurde, tyle jest właśnie możliwości interesujących. Takie można ciekawe jednak kreacje zastosować. Dobra, przy okazji zabiorę ze sobą moją konstrukcję. Może się jeszcze przyda na przyszłość. Zobaczymy. I na co mi to wszystko było? No jeszcze więcej energii, fajna sprawa. No ale z przyjemnością chciałbym mieć jakieś ubranie, come on. Może tędy? Kurtka. Pot. Czyli można gotować w różnych miejscach. Nie wiem, może się przyda. Zobaczymy. Jeszcze coś mamy na nowej wysepce. Na razie nie widzę, zaraz zobaczymy. Jeszcze więcej energii. No tak, czyli tędy się dostałem, ale więcej opcji nie ma. Czyli będę musiał jakimś sposobem dostać się jednak do zimowej krainy. Nie ma nawet innej opcji. Dobra, w takim razie idziemy na zimową krainę. Zobaczymy, jak sobie tym razem poradzę, ale nie wiem, czy mam wystarczająco materiałów. Po pierwsze mógłbym Fire Fruit wyrzucić. I zaraz, za pomocą patyka, jeżeli bym uderzył w to, to mamy pochodnie. Co nam starczy na krótki okres. I mamy niby nową zimową krainę. Ale gdzie miałbym się w sumie przedostać? Zaraz, to wygląda bardzo słabo. Nic tu nie ma. Dobra, sprawa wygląda trochę średnio w takim razie. Myślę, że trochę więcej jednak uzyskamy z tej perspektywy, ale okazuje się, że nie ma absolutnie nic. Naprawdę. Co mi ominęło jeszcze? Dobra, postaram się jeszcze jedną rzecz zrobić. Nie jestem pewien, czy dałoby radę.
wziąć pojedynczy wiatrak i przyczepić do tej ogromnej platformy. Może to będzie jakimkolwiek rozwiązaniem, bo mamy jeszcze jakąś dodatkową arenę. Teraz się przekonamy, czy o to może chodzić twórcom. Mogę zrobić attach rzeczywiście. I to nawet ma swoją wagę. Zaraz spróbujemy. Okej, czyli za pomocą platform mógłbym się przenosić na dodatkowe lokacje, zaraz zobaczymy. W każdym razie walczymy chyba na jakiegoś stwora nowego, zaraz zobaczę. Mamy walkę z bossem, Construct, o kurde! Wydaje mi się, że mogę nie być gotowy na podobną walkę zaraz. Tak jest, będę patykiem rzucał, super. Za pomocą może kamienia. No i na jednego strzała, okej, dobra. To był błąd! A miałem całe życie. Dobra, czyli z pewnością nie chcę na niego walczyć. Dobra, mimo wszystko wydaje mi się, że i tak będzie to najlepszym rozwiązaniem, żeby za pomocą platformy podróżować. Przecież to ma tak wielki potencjał. Zaraz, patrzcie na to. Przecież teraz to ja dosłownie wszędzie mogę już polecieć. Zaraz zobaczymy. W zasadzie nie ma żadnych wad. Proszę bardzo, czyli lecimy. A tylko pod jakimś kątem. A to akurat będzie w miarę okej. Polecimy sobie od innej strony. Najwyżej się zatrzymamy. No i tak, możemy zapauzować w dowolnej chwili, bo... jest to latająca platforma. Okej, to ma super duży potencjał, come on. Dobra, odczepiamy i teraz z innej strony. Niech będzie jakoś tędy. Tylko muszę jeszcze pod odpowiednim kątem. No i mamy się dostać właśnie do zimowej krainy, tylko chyba z nieco innej strony. Wydaje mi się, że ta część krainy może być jednak trochę łatwiejsza do osiągnięcia. Jeszcze poza odcinkami nawet nagrywałem i byłem w tamtych miejscach. Kurde, jeszcze przeciwnicy mi widzą, niedobrze. Mam nadzieję, że nie zaczną do mnie strzelać. To było mało przyjemne. Już zaczynają strzelać, come on! Chcesz jakieś zimowe ataki z ich strony? Ciekawa sprawa. No i tak, mamy zimową krainę. Więc trzeba będzie uważać na temperaturę. Ale jeżeli mi pamięć nie myli, rzeczywiście mieliśmy ogień akurat w znakomitej lokacji, więc proszę bardzo, jesteśmy na chwilę ustawieni. Jeszcze jest jedna kwestia, może dałoby radę coś ugotować super przydatnego, żeby nas na dłuższy czas rozgrzało. Okej, czyli mamy spicy pepper, który rzeczywiście się nadaje do zwiększenia temperatury ciała. To jest w sumie fajna sprawa. To akurat bym sobie zjadł. Eat. Tak jest. Jeszcze patyk chciałbym podpalić, kamany. Atakujemy, podpalamy, dobra. Może być. Dobra, całe szczęście już belek nie podpaliłem. To było mało przyjemne. Dobra, i teraz gra na czas. Musimy jakkolwiek się dostać na samą górę jak najszybciej. To jest właśnie nasza ostatnia kapliczka do sprawdzenia, Search.
zaraz będzie podpalone jabłko. Baked, tak jest. Więcej będzie leczyło. Fajna sprawa. Dobra, co ja w ogóle kombinuję? Nie mogę tego ze zwyczajnego miecza rozwalić? Kurde. Rockhammer. Okej. Dobra, kolejna broń, która się pali chyba przez jakiś dłuższy okres, zobaczymy. Dobra, w takim razie pójść na górę, no i gramy na czas, żeby nas temperatura nie przysporzyła nam kłopotów. No akurat belki palą się przez dłuższy okres, więc może coś z tego wyjdzie. Chociaż ja osobiście byłem już na obecnej lokacji, jednak ciężko było się dostać na górę, jeżeli mnie pamięć nie myli. Kurde, naprawdę. Nie ma opcji, musiałbym chyba przepłynąć albo... Jakie są jeszcze inne możliwości tędy? Zobaczymy. A ciężko będzie się z tym wspinać, rzeczywiście. No i patrzcie, już straciłem połowę serduszka. Mało przyjemna sprawa. Powoli się wspinamy, ale... Ciężka i tak sprawa wychodzi. W takim razie może zjedzmy. Fire fruit. To zwiększy naszą temperaturę? Nie, to było dobre chyba. Eat. Jak się prezentuje nasza temperatura dalej? Trochę słabo. Ogień mieć najlepiej. W obecnym przypadku. Teraz może coś wyczaruję, chwila, moment. Fire fruit. Czy mogę to znowu zjeść? Zaraz, co ja kombinuję? Fire fruit, chcę drop zrobić, kurde. Może się zgubić ze sterowaniem i teraz uderzamy. I mamy ogień po raz kolejny, dobra. To jest jedna taktyka. O, nawet na wrogów będzie to super efektywne. Proszę bardzo, jak ich mordujemy. Cudowna sprawa. Czy warto by było siadać? Chyba nawet nie. Pójdę sobie jeszcze wyżej do góry. Właśnie, a jak się dostać na samą górę? Za pomocą może wspinaczki, albo może coś za wodospadem by się znajdowało. Zobaczymy. Kurde, zgasło mi akurat niedobrze. Co jeszcze mogę zrobić? Kurde, ale beznadzieja. Nie widzę żadnej możliwości. Jeszcze tyle zdrowia marnujemy. Kurde, co ja kombinuję? Jest tyle możliwości już w rozgrywce, że można się czasami zgubić. To jest super akurat efektywne. Powoli zwiększa naszą temperaturę, ale... Nie ma to jednak większego wpływu. Kurde, ciężka sprawa. Dobra, mamy, powiedzmy, punkt zapisu. Bonfire. Tylko jak się wyżej jeszcze dostać? Może za pośrednictwem tego, tej skałki? Jakoś byśmy się wyżej dostali? Ciężko powiedzieć. Jak się mapa prezentuje. Czyli... Trochę na górę muszę się dostać, to będzie właśnie naszym głównym zadaniem. No dobra, to po skałce. Okej, ale chyba w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek. Zrobiłem w sumie całkiem duże postępy w zimowej krainie. Więc tak, jeżeli interesuje was kontynuacja, jak to będzie jeszcze dalej wyglądało, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne codziennie wychodząc materiały.
Dobra, więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.